Po zejściu ze wzgórza uniwersyteckiego idziemy w stronę rynku. Pomnik Brońmy Swego Opolskiego odsłonięto na Placu Wolności w roku 2000. Armata ma zamiast lufy wieszę piastowską, symbol Opola. Na Placu Wolności u zbiegu ulic Krakowskiej i Mozarta wznosi się monumentalny pomnik bojownikom Opolsko-Śląska Opolskiego, potocznie zwany Opolską Nikę. Przedstawia on Nikę, boginię zwycięstwa, z rozpostartymi skrzydłami stojącą na turze. Pomnik ma 15 metrów wysokości i masę 400 ton. Jednak nie wszystkim się spodobał, a złośliwi mówią, że jest to pomnik baby na byku lub baby na krowie. W 2011 roku dokonano renowacji monumentu. Przy ulicy Krakowskiej wznosi się nowoczesny gmach Filharmonii Opolskiej imienia Józefa Elsnera. Filharmonię Opolską założono formalnie w 1972 roku, ale od 1947 roku działała w Opolu Mała Orkiestra Symfoniczna. Przed budynkiem stoją trzy figury – skrzypaczki, flecistki i trąbacza. Ulicą Mozarta doszliśmy do przeprawy pieszej i rowerowej przez kanał Młynówka. Dwuprzęsłowy most zbudowano w 1910 roku. Jego metalowe części są ręcznie kute. Nazwano go mostem groszowym, bo niegdyś była tu przeprawa, za którą pobierano myto w wysokości 1 grosza. Przy moście znajduje się naleśnikarnia Grabówka. Na Placu Wolności uwagę przyciąga fontanna Skrzydła Tańczących Motyli. Autorem fontanny był nieżyjący już architekt Florian Jesionowski. Zbudowano ją w latach 50. i odnowiono w 2010 roku. Pokrywa ją kolorowa mozaika. Widać już wieżę ratusza na rynku, a po lewej stronie kościół ojców franciszkanów, który pokażę w oddzielnym filmie. Od kościoła odchodzi ślepa ulica Franciszkańska z pierogarnią Zaułek Franciszkański Smak Bar. W oddali wieża piastowska, symbol Opola. Na rynku wznosi się neorenesansowy ratusz zbudowany w 1864 roku z wieżą wzorowaną na Palazzo Vecchio we Florencji. Pierwszą wieżę barokową rozebrano podczas remontu w 1863 roku. W 1933 roku zaczęto rozbiórkę przybudówek, które szpyciły ratusz. Słabo zabezpieczona wieża runęła. Szybko ją odbudowano, a do ratusza dodano południowe skrzydło z arkadami. Wieża ma 65 metrów wysokości. Z wieży grany jest w południe hejnał Opola. Ratusz jest siedzibą władz miasta oraz prezydenta Opola. Na rynku ustawiono dwa pomniki. Pierwszy to konny pomnik Kazimierza I Opolskiego, założyciela Opola. Autorem pomnika jest rzeźbiarz Wit Pichurski. Ten sam autor wykonał rzeźbę zatytułowaną Gwiazda. Nawiązuje ona zapewne do festiwalu piosenki w Opolu i występujących w nim gwiazd. Naprzeciwko wejścia do ratusza od 2004 roku powstaje Aleja Gwiazd. Na płytach z brązu znajdują się autografy znanych wykonawców, kompozytorów i autorów piosenek. W
fontanna, która od 1840 roku była poidłem dla psów, koni i ptaków i zaginęła po wojnie, wróciła na rynek dzięki rzeźbiarzowi Michałowi Batkiewiczowi. Rynek w Opolu ucierpiał w 1945 roku podczas zdobywania Opola przez Armię Czerwoną. Zniszczone kamieniczki odbudowano, choć nie wszystkie nawiązują do przedwojennych kształtów. Trzy kamienice południowej Pierzei odbudowano w stylu najbardziej zbliżonym do przedwojennego. Przed wojną były tu sklepy, hurtownia win i likierów oraz dom mody z odzieżą damską. To właśnie ten dom pod numerem 30. Początki najstarszej z nich z cylindrycznym donżonem sięgają XIV wieku. Oryginalną nazwę ma ten bar – Ministerstwo Śledzia i Wódki. Skoro mowa o posiłkach, warto wejść do gruzińskiej restauracji Kwevri. Restaurację prowadzą rodowici Gruzini, bracia Georgi i Akaki Wartanowie. Kwevri to gliniane naczynie do przechowywania wina. Ta gruzińska restauracja była wielokrotnie wyróżniana w plebiscycie Orły Gastronomii. Jej atutami jest niezwykle miła obsługa, oryginalny wystrój i gruzińskie przysmaki – haczapuri, hinkali i inne. Żona i ja zamówiliśmy pyszne hinkali, czyli pierożki lub też duże kołduny, wypełnione bulionem i nadzieniem z mięsa, cebuli, czosnku i różnych przypraw. Podanie należy jeść rękami, trzymając za ogonek. Z pierożka najpierw wypija się bulion, a następnie zjada resztę, pozostawiając na talerzu ogonek. Narożna kamienica Pierzei Wschodniej pod numerem 2425, siedziba Banku Paribas, posiada wykusz zakończony czworoboczną wieżyczką. Jest to nawiązanie do przedwojennego wyglądu. Pod numerem 23 swoją siedzibę ma Miejska Informacja Turystyczna. Kamienica pod numerem 18 posiada piękny portal, flankowany kolumnami i zwieńczony konchą. To Pierzeja Północna Rynku. W narożnej kamienicy pod numerem 15A mieści się restauracja Uczta. Ładny portal ma kamienica pod numerem 13. Niegdyś działała tu gospoda. Kamienica pod numerem 12 posiada płaski wykusz. Fasadę zdobił portal flankowany półkolumnami z głowicami jońskimi, pilastry po bokach fasady i wykuszu oraz ciekawa płaskorzeźba we wnęce nad portalem. Słodko jest nic nie robić, czyli dolce far niente w kamienicy numer 11A. W kamienicy pod numerem 89 ma swoją siedzibę Związek Polskich Artystów i Plastyków oraz Stowarzyszenie Autorów ZAX. Kamienice pod numerami 2 i 3 odbudowano na wzór przedwojennych. Pod numerem 3 w latach 1959-64 miał swoją siedzibę Teatr Jerzego Grotowskiego 13 rzędów. Teatr Grotowskiego nadawał sztuce nowy, awangardowy kierunek. Pod numerem 4-6 działa kultowy pub Maska Laboratorium. Ta restauracja jest również kilkukrotnym laureatem konkursu Orły Gastronomii. W
narożnej kamienicy pod numerem 10, która kończy zachodnią pierzeję, znajduje się galeria sztuki. Opole przygotowuje się do 21. Międzynarodowych Targów Turystyki. Swoje namioty rozłożyli na rynku opolscy policjanci. Odbędą się tu prawdopodobnie jakieś pokazy. Na stołach znajduje się sprzęt używany przez policję oraz maskotka z napisem "Twoja krew, moje życie". Krew można oddać w mobilnym punkcie poboru krwi. Opuszczamy już rynek, na którym ustawiono kierunkowskazy do miast partnerskich Opola. Ulicą Zamkową udajemy się w kierunku ostatniego dziś miejsca zwiedzania, czyli Muzeum Polskiej Piosenki. Przed nami wieża piastowska z około XIV wieku, jedyna pozostałość po zamku. Mijamy obelisk w hołdzie Polakom 1939-1945 i pomnik Karola Musioła przy moście zamkowym. Pomnik Karola Musioła, założyciela Towarzystwa Przyjaciół Opola, budowniczego amfiteatru i inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, jest dziełem Wita Pichulskiego. Karola Musioła nazywano papą. Przechodzimy przez most zamkowy na wyspę Pasieka. Na Młynówce widać zabytkową śluzę miejską oraz most na ulicy Katedralnej. Widać już staw zamkowy, który zimą zamieniany jest na sztuczne lodowisko. Staw jest pozostałością po dawnej fosie, która otaczała zamek. Po środku stawu umieszczono fontannę. Przy stawie znajduje się restauracja o nazwie Gospoda nad Stawkiem. Podczas powodzi w 1997 roku cały ten teren był zalany wodą. Na szklanej tablicy umieszczono fotografię z dawnym widokiem stawu zamkowego. Ten potężny dom przypułkowy jest pomnikiem przyrody. Muzeum Polskiej Piosenki obejrzymy w kolejnym odcinku Spaceru po Opolu.